Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Celtic Kings. Tak, i ostatnio żeśmy byli w niewoli Teutonów, udało nam się zbiec świetnie. Dotarliśmy do jednej wioski, która zaopatruje posterunek Silon, do którego zresztą dotarliśmy i musimy teraz iść pogadać z Toraxem. W takim razie chodźmy. Gotów jak zawsze. No i Rzymianie też nam pomagają. Uważaj na wroga. Tak, będziemy uważać na wroga. Jak jakiś wróg się pojawi, to po prostu go zabijemy. Dobra, może przyspieszę nieco. Mam nadzieję, że tu się żaden wróg nie pojawi. Albo niech się pojawi w sumie. Doświadczenia nigdy za wiele. Wygramy jak zawsze. Wygramy jak zawsze, kurczę. Rzymianie też te teksty mają świetne. Eldorinie, najpierw z tobą pogadam. Laraxie, gdy cię zaatakowali, obawiałem się najgorszego. Nie ma takiej warowni, która byłaby w stanie mnie powstrzymać. Jak się tu dostałeś? Torax uratował mnie i zaopatrzył w prowiant. Zdaje się, że będziemy musieli się tu zatrzymać na jakiś czas. Dałem słowo, że pomogę tym ludziom. Ja także, Leldorinie. Przysiągłem uwolnić druida Darama. Chodź, musimy się przygotować. A więc Leldorin wraca pod nasze skrzydła. Bądź pozdrowiony, wojowniku. Jam jest Torax. Jestem wodzem tej małej osady. Potrzebuję twojej pomocy, Toraxie. Muszę uwolnić Darama z rąk Teutonu. Daram żyje? Nie miałem od niego żadnych wieści, odkąd osada została zdobyta. Z chęcią ci pomogę. Jakiego wsparcia możesz mi udzielić? Oddam pod twoją komendę posterunek w Silon, gdzie wyślę wszystkich chętnych do walki ochotników. Przydzielę ci oddział. Kogo byś wolał? No, grubo. Sorki. Kogo ja bym chciał? Mam... kurczę. Jeszcze mnie męczy ten kaszel. Dobra. Kogo bym chciał? Konnych oczywiście. I znów będziesz potrzebował pomocy. A ja do tego czasu postaram się zebrać więcej wojowników. O, w mordę. Ty musisz być Larax. Katobuduła doprowadziła mnie do ciebie. Choć była to długa droga. Torik, jakiś wóz wojowników, tak. Jakiś wóz wikingów. Katobodua? Prawie o niej zapomniałem. Jak mogłeś o niej zapomnieć? Przecież to jej zawdzięczasz swoją siłę, Laraxie. No błagam. Nigdy nie powinno się zapominać o bogini wojny. Dobrze to sobie zapamiętaj, Laraxie. Zapamiętam. Przybyłeś mi pomóc? Kazano mi służyć tobie. Tak też uczynię. O, świetnie. Szkoda, że Torik ma pierwszy poziom. Ciężko mu będzie ten poziom dźwignąć. Chyba, że na pojedynczych jednostkach. To wszystkie jednostki, jakie mogę dostać? Albo i nie. Robiłem to wielokroć. A więc... Kurczę, jakby ich sobie tutaj gotowi podumerować. Na wszystko. Eldorina osobno. Pragnę może... zrozumieć. Albo. Mój młot nie zawiedzie. Takie pojedyncze jednostki będą wysyłać. Dobra. To... to co, mam przejąć teraz tą warownię? Czy co? Tak, muszę to zrobić. A więc chodźmy. Zrozum natury. Chodźmy zająć tą warownię. Swoją drogą... Możesz na nas liczyć. Tędy jest bliżej. Mój honor! Dobra, nie chcę tutaj przesadzać z tą szybkością. Walka to rozkosz.
Jak blisko mogę podejść? Śmierć lub chwała. To tu ma w ogóle większe obrażenia. Legioniści mają tutaj wyższy poziom. Sam nie wiem, kurczę. Ogólnie Rzymianie zawsze mają większą obronę. Spokojnie do przodu. Dobra, może... O, nie. Z powrotem, gdzie wy się tam pchacie? Możesz na nas liczyć. Śmierć lub chwała. Nie pochwalam. Ech, już są głodni, słucham super. Słucham rozkazów. A właściwie nie super. Kurczę, ile tych jednostek tam idzie. Można tak trochę, że tak powiem, oszukać i klikać cały czas, przy czym katapulta będzie szybciej strzelać. Dobra, możemy iść. Kurczę, nie chcę brać Leldorina ze sobą. Doryk musi przeżyć. No oczywiście, to jest teraz mój taki... jakby to powiedzieć. Taki główniejszy, no. Dobra, Leldorinie. Ty wiesz co? Idź do posterunku. Idź mi do posterunku. A Torika wezmę ze sobą. Nie wiem, nie mam pojęcia jak mu dźwignę poziom. Ale spróbuję jakoś. Walka to rozkosz. Walhalla będzie moim domem. No, ciężko będzie, trochę mnie tutaj obiją te wieże. Robiłem to wielokroć. Idź, zabić. Walka to rozkosz. U 46, no tutaj już kurczę, no łatwo nie będzie. Imię Tora. Jestem panem północy. Spróbuję Torikiem zaatakować tego jednego. Głos nie zawiedzie. Okej. No dobra. No tego się nie spodziewałem, szczerze. Może być ciężko, naprawdę. Torik tutaj obrywa. Nie nadąży się leczyć. Nie, walka nim w ogóle nie ma sensu teraz nawet. Gdzie wy mi tu atakujecie mojego wodza wikingów, kurde, nazad. Nazad gadziny. No właśnie. Miecze gotowe. Ale bij się, Laraksie, no do cholery. Za mną. Och. Jakie to jest tempo czasami w tej grze. No tak, oczywiście już wie, że muszą we mnie nawalać. Chciałem ich, kurczę, wyciągnąć na zewnątrz, ale widocznie to nie zadziała. No i co, jakie ja tu mam jednostki? Słabe. Wszystkie z pierwszym poziomem. Albo i nie. O kurczę, dobra. Cofam to. A, tu są różne poziomy, jak widzę. 22. 68, okej. Różne poziomy. Możesz na nas liczyć. Koni z takim poziomem, no już sobie mogę trochę bardziej poradzić. A więc... Śmierć lub chwała. Wielu już padło z mej ręki. Trzebuję teraz wszystkich jednostek. Następny jest mój. Wielu już padło z mej ręki. Ale tego Torika to raczej się nie opłaca brać. On raczej tam długo nie pożyje. Pozwól nam się nim zająć. Następny jest mój. Włócznia nigdy nie zawiedzie. A więc powoli będę sobie tutaj zbierał te jednostki z drogi. Nie pochwalam! Skoro tego chcesz! Właśnie naostrzyłem topór. Gotów do boju!
mój honor! Mam nadzieję, że wiesz co robisz. Wolałbym mieć pełny oddział, zanim tam wejdę. Ale nie wiem, czy to się stanie. Następny jest mój. Bez pośpiechu. No właśnie, tutaj trzeba się spieszyć. Mój włóczniku. Skoro tego chcesz. Włócznia nigdy nie zawiedzie. Jak rozkażesz. Jeszcze tak z 8 jednostek, dobra, przyspieszę to. To będzie trwało wiecznie. Pozwól nam się nimi zająć. Trening zakończony. 24. Chcę walczyć. Mało. Konny, wracaj. Robiłem to wielokroć. Jeszcze jeden konny tu jestem biegnie. Jestem myśliwym, a wróg mą zwierzyną. Dobrze. Idziemy. Mam nadzieję, że tej bramy nie naprawili. Mój miecz pragnie krwi. No. Śmierć lub chwała. Szkoda trochę tych Rzymian. Pozwól nam się nimi zająć. Mam nadzieję, że ich nie pomszczą atakując mnie czy coś. Gotów do boju! 73 poziom, no tu już nie powinni padać tak łatwo. Chcę walczyć. Aczkolwiek te wieże są problemem. No i plus jeszcze tutaj mi się żywność kończy. No i są głodni. Na rozkaz! To też jest problem. Gotowy do nie, ja ich muszę wyciągnąć, bo inaczej wieże mi tutaj zabiją cały oddział. Jestem myśliwym, a wróg... Gdzie wy idziecie? Walczcie! A rany. To będzie ciężka walka. Dobra, jeszcze więcej ich tu jest. Zabić! Jeszcze! O kurczę! Jak tam jeszcze tylu się działo? Naprawdę będzie ciężko. Będę musiał jeszcze raz tutaj przylecieć. Zwłaszcza ci łucznicy, kurde. Kiepsko to wygląda. Znowu będę musiał się wycofać. No ci łucznicy, kurczę, muszę ich wybić jako pierwszych. Oczywiście Larax na sam koniec zaczął walczyć. Dobra, nie ma co go tutaj trzymać. Muszę się rzucić na tych łuczników najpierw. Oni są tutaj największym zagrożeniem. A tutaj jednostek za dużo nie przyszło. Wiem, kiedy umrę. Dobra, Leldory, nie czyń swoją powinność. Ulecz mi tu Laraxa. A swoją drogą... Niby mógłbym spróbować z tym martwiakiem, ale... W każdym razie martwiak na pewno by mi pomógł, ale teraz to już się trochę mija z celem, bo już jest ostatni atak praktycznie i to powinienem wygrać. Śmierć lub chwała. Dobra, zwolnimy trochę tempo, bo tutaj nie nadążam. Robiłem łapać tych jednostek. Wielokroć. Możesz na nas liczyć. Mój miecz pragnie krwi. Gotowy do strzału. Wszyscy. Mój kołczan jest
nadal pełny. Jeszcze dwie jednostki zostały. Dobra, mogę to przyspieszyć teraz. Pragnę zrozumieć. Powtórzmy to. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Jak rozkażesz. O, rada, nie widzę. Robiłem to wielokroć. Nie to, Rick. Ty zostajesz. Możesz na nas liczyć. Ty zostajesz. Jestem panem północy. Wiem, że. Eldrina miałem na dwójkę dać. Zrozum naturę. Wielu już padło z mej ręki. Trening zakończony. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Włócznia nigdy nie zawiedzie. Właśnie naostrzyłem to. Jeszcze kilka jednostek. Pozwól nam się nimi zająć. Nie pochwalam! Dobra, mamy komplet, idziemy. Jest nadal pełny. A dlaczego on ma 59? Przecież Larax ma 58. Jak to jest w ogóle możliwe? Wiem, kiedy umrę. Potrzebowałbym twojego martwiaka, Leldurinie. Uczę ścieżek życia. Pragnę zrozumieć. Służę memu ludowi. Powtórzmy to. A no, myszka. Prawdziwi przywódcy to rzadkość. Skoro tego chcę. O, pięknie. Pięknie. Martwiak zdał egzamin. Ja tak miałem na samym początku zrobić. Jesteś zgubiony, Teutonie. Proponuję, byś w spokoju poczekał na przybycie Larraxa. Teraz twój los znajduje się w jego rękach. To niewiele zmieni, druidzie. Odnieśliście bezwartościowe zwycięstwo. A właśnie, że nie. Każda warownia w rękach... Każda warownia w rękach Galów to plus. Mój honor! Jak rozkażesz. Wezmę śmierć tych niedobitków jeszcze tutaj powybijam. Robiłem to wielokroć. Jednostki schowam do środka. Trening zakończony. Jak Larrax tutaj poziom sobie dźwignie, chociaż... A nie, nie mogę ich zabić. Przeszli na moją stronę, czy jak? No szkurczę. Dziękuję ci, Larraxie, że mnie uratowałeś. Teraz rozumiem, że moja porażka była nieunikniona, lecz równie niechybny jest twój koniec. Nie zamartwiam się z tego powodu. Teraz gadaj, gdzie jest Milred. Prędzej skonam. Zwróciłeś na siebie uwagę, Katobuduły. Nawet teraz słyszę jej szept. Bogini? Co zamierzasz ze mną uczynić, Larraxie? O, to nie wiedzą, kto to jest Katobuduła. Stój. Ja tu wydaję rozkazy. Powiedz Larraxowi, co chce wiedzieć, a odejdziesz stąd nietknięty. Milred jest w naszym obozie, w górach, za miastem Gerkowi. Jeszcze się spotkamy, Larraxie, o ile przeżyjesz. O, ja przeżyję, ale... Co do ciebie, to raczej takich dobrych wieści nie mam. Nie gniewaj się, Larraxie. Teraz już wiesz, gdzie ukrywa się Milred. Dam ci wszystkich ludzi, bez których mogę się obejść. Wyślę ich do miejsca, o którym mówili Teutoni. I każę im na ciebie zaczekać. Żegnaj, Larraxie. Droga na południe. No tak. A czy te wojsko mogę zabrać ze sobą, czy nie bardzo? Nie pochwalam! Włócznie. Bo chciałbym. Następny jest mój. Spróbować nie zaszkodzi, nie? Gotowy do strzału. Wiem, kiedy umrę. Uleldorynie, tutaj trochę się, kurczę. Straciłeś HP przy tym martwiaku. To jeszcze kilka jednostek zostało. Valhalla będzie moim domem! Prawda, nie wiem, kurczę, czy mogę zabrać te jednostki ze sobą, czy nie. Zrozum natury. Wiem, kiedy umrę. Ale przeczuwam, że nie bardzo. Śmierć lub chwała. Właśnie naostrzyłem to. Jak rozkażesz.
jak jeden włócznik tu gdzieś został. Mam rację? Albo nie? A, został. Wpadł się do środka. Wielu już padło z mojej ręki. Jak rozkażesz. Szkoda, że ci druidzi nie mogą się sami leczyć. Zrozum natury. Trening zakończony. Mój honor! Wiem, kiedy umrę. Następny jest mój. Znowu są głodni. Zrozum natury. Teraz powinniśmy dojść do przełęczy, czy jakkolwiek to tam się nazywa. Skoro tego chcesz! Wilki! O, nie zawiedzie! I więcej wilków! Co jest grane? Pragnę zrozumieć. Uczę ścieżek krzyża. Skąd tu tyle wilków? W imię Tora! No więc idziemy. Jestem panem północy. Na kolejną mapę. Czy już dotarliśmy, Leldorinie? Tak, Laraxie. Znajdujemy się na ziemiach Arwenów i Edunów. Oba dumne ze swych nieugiętych wojowników plemiona są jednymi z najsilniejszych w Galii. Stolicą Arwenów jest Gergovia, położona w południowo-wschodniej części obszaru. A Eduowie zamieszkują tereny na północnym zachodzie. Widzę, że tutaj jest jakaś kamienna droga, więc tu raczej jacyś tacy prymitywni Galowie nie mieszkają. Wiedzą, co robią. Nieugięci wojownicy, tak? To dobrze. Z pomocą Arwenów i Eduów powinniśmy sprawić, że teutońskie psy pożałują dnia swoich narodzin. Niestety, sprawy nieco się skomplikowały. Z tego co wiem, Teutoni ostatnio najechali te tereny i zdołali przejąć kontrolę nad ważnym posterunkiem położonym pomiędzy ziemiami obu plemion. Zatem będą mieli więcej powodów, by dołączyć do nas w walce z Teutonami, nieprawdaż? Niestety nie. Z jakiegoś powodu plemiona oskarżają się wzajemnie o porażkę i utratę posterunku. Właściwie w ogóle sobie nie ufają. Na szczęście widzę rozwiązanie problemu, które sprawi, iż uzyskamy ich wsparcie w nadchodzącej bitwie. Jeżeli zdołasz odzyskać główny posterunek, Arwernowie i Eduowie prawdopodobnie znów się zjednoczą. No, dobrze by było. Jeżeli tak trzeba. Jednakże wydaje mi się, że dobrze byłoby porozmawiać także ze starszymi obu plemion. Tak, my jesteśmy tu. Super, jest Joberża. Tu jest bliżej, więc tam zapewne pójdę najpierw. Ale to już następnym razem. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.